Teraz przejdziemy do głównego wątku, którym jest dyskoteka. Mianowicie, oto właściciel dyskoteki. Kolony. Jest on potężny i ma kaukaz? Ma kaukaz na plecach. Tak. Co będzie do doświadczenia? To jest właściciel ochrony dyskoteki. On ma w swoim rękawie tysiące świniaków i koksów, które może przyzwać na pstryknięcie palców. Tak, następca. Prawa ręka, tak. To jest jego prawa ręka. On też może przyzwać koksów, aczkolwiek nie odwołuje się do tego często. Teraz odrobinę w bok. To jest chłopak szefa koksów, aczkolwiek to nie jest chłopak w sensie, że są gejami. Są po prostu parą, tak jakby. To jest trudne do wyjaśnienia. Wspierają się. To męska przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń. Byłeś kiedyś na wojnie w Wietnamie? Byłeś kiedyś? Pamiętasz 39. koncert Avril Lavigne w Bielska Mountain? Pamiętasz te czasy? Pamiętam czasy, kiedy ty nosiłeś różową sukienkę i czerwone stringi. Odjeb się ode mnie. To było w 37. I nie 1900. 037. A teraz zamknij się. Oddaj mojego pluszowego misia. Tak, już, chwilę, daj mi skończyć. Przez ciebie Hitler płacze. Every time you masturbate, Hitler cries. No tak. Wątek poboczny. Tak, to jest menadżer stripteaserek. Menadżer stripteaserek jest chujem. I ciągle próbuje jakoś wykorzystać stripteaserki albo, wiesz, jakieś ciemne interesy. Przedstaw stripteaserki. Za chwilkę. To, no dobrze, najpierw stripteaserki, zasługuję na to. Ona jest liderką wśród stripteaserek. Ona się kocha w liderce, też oczywiście druga stripteaserka. I to jest taka świeżo przyjęta do rank stripteaserka, ale ona jako jedyna jest skłonna na głębokie lesbijskie związki. Ona jest kryptoheteroseksualistką, czyli nie jest świadoma tego, że nie jest lesbijką, ale ciągle próbuje sobie wmawiać swoją łonną miłość do niej. Tak. Sam nie. Tak. Przy okazji, taka ciekawostka. Stripteaserka ta jest siostrą koleżanki z klasy Truskawy. Kurwa, morda! Plot twistów jest więcej! No dalej! Tak. To jest zastępca menadżera stripteaserek. Ale on właśnie jest jedynym porządnym człowiekiem. W całej tej serii. W całej tej zgrai chujów. Dokładnie. Ciągle próbuje jakoś bronić te biedne stripteaserki, ale ponieważ jest ciuchem, to nie daje rady zazwyczaj przekonać menedżera stripteaserek. On wyznaje takie bardzo grzeczne zasady, pomimo przemocy. Brat menadżera. Tak. To jest brat menadżera stripteaserek, a to jest ich brat bliźniak. Tak, to jest czarny brat bliźniak menadżera. Nikt nie odkrył, jakie są powiązania krwi. Ale po prostu wiadomo, że są. I są prawdziwe. Tak, co jeszcze? Czarny brat bliźniak kocha się prawej ręce tak. Szefa ochrony. Ale prawa ręka szefa ochrony jest zdecydowana, że jest hetero i nie chce żadnych pierdolonych gejos, żadnego pierdolonego gejostwa, więc często wzywa. Mimo, że ma taki dziwny głosik. Te długie, wężowate kończyny dużo tłumaczą. Aj, przestańcie, iść dalej. Tak, to jest bramkarz. I tutaj zaczynamy wchodzić w drugą podfabułę dyskoteki. Mianowicie bramkarz stara się nie przepuszczać tego oto ćpuna do dyskoteki. Aczkolwiek przez rozruby, które często wyprawia stały bywalec dyskoteki, handlarz narkotyków o imieniu Łowca, o ksywce profesjonalnej Łowca, jakoś zawsze przepycha ćpuna i siebie czasem też przy okazji, na dyskotekę. Stały wywalec jest często wypierdalany przez koksy z dyskoteki. Tak często, że kiedy już wszyscy praktycznie, każdy z koksów wypierdolił go, jeden z nich powtarzał tak często tę czynność pod rząd, że zaprzyjaźnił się z nim. I teraz czasami, kiedy koksy mają go wypierdolić z dyskoteki, stały bywalec przyzywa swojego przyjaciela, by pomógł mu się obronić przed wyjebaniem. Następnie mamy jeszcze... tak, oczywiście, jest jeszcze żur, który po prostu notorycznie uchlewa się. Zapija smutki. Tak, na dyskotece. W polskiej wódce. 40%, bardzo dobra. Polecam. Ryszard Mosznoczoły. Tak. I z mianowitym żurem przyjaźni się ten oto tirowiec. Tirowiec jest młody, ale już ma pracę tirowca z 40-letnim doświadczeniem, pomimo 12 lat. Ponieważ... Nie, pierdolisz, 13. No dobrze, 13. Nie będę tutaj jebał wapna. W każdym razie... Tirowiec jest buntownikiem młodym, szlaja się po prostu po wszelkiego rodzaju klubach, ale ten upatrzył sobie szczególnie. Tym bardziej ze względu na fakt, że jego starszy brat jest strasznie zirytowany faktem, że przychodzi do akurat tej dyskoteki. Dlatego tym częściej tutaj przychodzi. Ale starszy brat, będąc dobrym synem ze swojego domu, stara się go notorycznie karać za swoje występki. Dlatego też młodszy brat zaprzyjaźnił się z żurem, który mu pomaga. Tak. A to jest przebranie ćpuna, w którym ciągle... No, notorycznie od czasu do czasu próbuje się dostać na dyskotekę, ale niestety, ponieważ jest zbyt zaćpany, żeby to zrozumieć, to nie potrafi pojąć, że przychodząc w tym przebraniu po raz setny próbować oszukać bramkarza. Nakrywa go sprzątaczka. Nie. A, nieważne, forget. No po prostu ojebanie bramkarza po raz setny na to samo przebranie jest nieskuteczne. A to jest sprzątaczka na dyskotece. Od czasu do czasu pojawia się, by sprzątać. Jeżeli jeden z koksów jest chory, zastępuje go. A swe oszczędności przeznacza na super nowe seks zabaweczki i wyrzutnie rakiet. Baj, Rysiu. Ktoś jeszcze nas został? Wszyscy są... Chiński sprzedawca warzy! A, no tak, oczywiście. Zapomniałem także, to jest jeden z naszych słynnych chuliganów. Oto Dress, który po prostu... Skinhead. Dress, skinhead, różnie na niego mówią. Ale generalnie jest skinheadem rasistą. Zawsze próbuje się wpierdolić na dyskotekę, by szerzyć swoje poglądy, których niestety nikt nie podziela. A oto chiński sprzedawca warzyw. Bardzo ważna istota w naszym zajebistym plocie. To tak jak Barak Obama w Ameryce. Chiński sprzedawca warzyw. Tylko, że nie jest czarny, jest koksem. Chiński sprzedawca warzyw nie pojawia się na dyskotece. Chiński sprzedawca warzyw sprzedaje warzywa wszędzie. Dosłownie wszędzie. W Maroko, w szkole, na dyskotece, na koksie. Niestety jego biznes słabo idzie, ponieważ wpierdala własne warzywa, co skutkuje jego 3-metrowym wzrostem oraz wielką muskulaturą. Tak. I to by było na tyle. Tak, to by było na tyle ze wstępu. Dziękuję za obejrzenie wstępu. Dziękujemy za uwagę. Mówił Ryszard Mosznoczoły. Do zobaczenia w następnym parcie. No zobaczę. Tak, jak najbardziej. Do zobaczenia w następnym parcie. Vivka, czyli nóż w plecy.